Do wygrania Good Knife Floor, chcesz go zgarnąć? Nagraj jak płacasz minimum 1 dolara z kodem sztyce na Hellcase i wyślij wpłatę do mnie na Discordzie lub za w momencie wpłacania. Każdy wpłacony dolar to jeden los czyli tak zwany tiket i więcej losów masz, tym większa szansa na twoją ewentualną wygraną. Dodatkowo mam konkurs na Bowie knife freehanda na Hellcase, a linka masz w opisie, więc wpłacając 2 dolary masz szansę wygrać dwie kosy. Myślę, że warto, ale pamiętaj, że im więcej tym lepiej. Powodzenia ci życzę. Hej. Siemanko, widzę, witam was w kolejnym odcinku na Hellcase. Dzisiaj zrobimy sobie test najlepsze skrzeczki do 20 zł. No i pod uwagę weźmiemy skręczkę Aurelion, która jest zarówno 5 dolarów, czyli 20 zł oraz jeszcze dwie, czyli Kinguin i Riptide Collection. No i zobaczymy, która z tych trzech okaże się najlepsza. No i co? Bez zbędnego gadania przejdźmy po prostu do odcinka. Wy pętęcie kierunku w to miejsce i wpisując kolejsztyl dostaniecie 10% więcej do każdej waszej wpłaty, więc naprawdę zachęcam do korzystania z tego kodziku oraz brania udziału w konkursie, który był we stawce oraz o nim przypominam tutaj. Aktualnie jest 15 osób, więc zapraszam do wygrania kosa i skrzyneczka do otworzenia sobie oczywiście na stronie, więc naprawdę myślę, że fajna opcja. No i co? Na początku przejdźmy sobie do tej skrzyneczki co tutaj była pierwsza, czyli za 5 dolarów równe. Jest ją skrzeczka Aurelion. 10 razy łącznie otworzymy, no i zobaczymy, ile jesteśmy w stanie z niej wyciągnąć. Tak samo z tamtej i z tamtej Alu, albo nie, każdą otworzymy za 60 dolarów, czyli każda 12 razy, i zobaczymy, ile jesteśmy w stanie wyciągnąć. Więc lecimy z pierwszą, pojedynczą i zobaczmy, czy jest w stanie coś z tego ciekawego wylecić. Jest MK Nightmare, tu może być fajny profit, w zależności od stanu, ale powinien być tak, czy jak jest 670, bo jest Battle Scarred. Szkoda, że nie lepszy stan. Ale czy to, że mamy. Teraz damy szybkiego skipa i teraz jest DPK Wyckout Seek za 3,69, ale tak czy siak nieźle. Lecimy dalej. Więc każda skrzynka zostanie otworzona plus minus 12 razy. No i zobaczymy, co jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć. Czy jesteśmy w stanie zrobić profit. No i tyle, tak. Aktualnie 4 z nami leci, teraz 6. No, proszę, jedno dalej. Ta WP ManoForbe zwróciła, a niestety leci Cyrex. Chociaż on zwraca mimo wszystko 9 dolarów, więc bardzo spoko. Tutaj USP jak też praktycznie na zero. Teraz dajmy sobie pojedynczo. To będzie siódma. I mamy USP Cortexa, niestety tylko i wyłącznie. No i na koniec 5 na raz. I sprawdźmy, ile zarobiliśmy z tej oto skrzynki. Szybki test oraz oczywiście później będzie na case battle jeszcze. Jak całe wykorzystamy. Kałaszek, slajd. No nie wiesz, że tu będzie jakiś mega duży profit. 14 dolarów jest nawet w plecy. I łącznie mamy 45 dolarów z 60. Nie jest jakoś źle, nie jest jakoś dobrze. Przejdźmy do dalszych skrzyń, zobaczmy, co one oddadzą. Hmm, ta jeszcze spoko wygląda, ale na razie ją zostawimy. Może ją dodamy do testu. Zobaczymy, jak wylecą te skrzynki. Znaczy, jak wyjdą w sumie. I taka sama kolejność, jak tam. Pierwsza pojedynczo. Ojojoj, Fazzi Pop. Tutaj mi się wydaje, że będzie większa szansa na trafienie z tej jakiegoś dobrego skilla. Chociaż tu 22 myślałem, że tańsze to będzie. Drugi oczywiście szybki. I znowu ta sama MK szkoda, że nie ta coalition. Ona by naprawdę zwróciła. Dobra, lecimy dalej. Fajsi pop i pop Awupa. To nie zwraca na pewno. Tak myślałem. 4 za nami. Lecimy dalej. Nie ma co się łamać, bo jeszcze są inne skrzynki, pamiętajmy, ale tu jak na razie same te fajzy popleci do M-ki. Więc na profit tutaj na razie się nie nastawiam. Liczę, że to będzie dużo w plecy, serio. Dobra. Teraz chyba zostało... Nieźle otworzyłem. Dobra, nieważne. Miałem teraz 5 otworzyć na raz, ale już dobra. Musimy otworzyć 4. I zostaje idealnie na 50 dolarów. Na ostatnią skrzyneczkę, nie wiem czy mi się chce aż tak spać, to jest dziwne mega. No i niestety same Fizzy Popy poleciały i łącznie zobaczmy ile z tego mamy, z 60 dolarów. 23 dolki, więc naprawdę tu mega słabo to się okazała ta skrzyneczka. I myślę, że ona będzie na ostatnim miejscu, bo wątpię, że Kinguin aż tak by mu musiał zawieść. Ale no zobaczmy, różnie bywa, tak? Jeszcze wszystko oczywiście sprawdzimy sobie na case batli. No, bo czemu by nie? A Battle to oczywiście mój ulubiony tryb, może tam się akurat odbijemy, kto wie. 3 dolary, niestety tylko i wyłącznie. Jeszcze jedna, szybki skip. Tutaj też mega słabo. No ale co, nie ma się łamać, zaraz zobaczymy, co wyjdzie dalej, tak? O, teraz trochę lepiej, Desetilk konspiracja. Chociaż wcześniej, jakby się zatrzymało, bo było o wiele lepiej, ale może ten Digielek coś jest wart. Jest warte 7 dolarów tak czy siak. To nie jest jakiś mega duży pitos. Lecimy dalej i zostaje nam ostatnie 6 skrzyneczek USP Syrex. Czemu nie Mecha Industries? Czemu się nie zatrzymamy na tej Mecha Industries? Ona jest warta minimalnie 19 dolarów, a nawet najlepszy stan 250. Dobra, pojedynczo, szybki skip. Mamy Famasa Commemoration, który jest warty 13 dolarów, więc tu bardzo spoko dało no i ostatni rzut 5 na raz. Sprawdźmy to, dolar nam zostanie. Uwaga, uwaga. Czy jest tu jeszcze coś ciekawego w stanie wylecieć? MK Evil Damio jedynie i USP Sirexy mogą być coś warte, ale nie są wystarczająco. I łącznie zobaczmy, ile z tej mamy. 108. Z tej mamy najwięcej, mamy 40 dolarów. Ale także jak na razie żadna skrzynka nie wyszła jakoś mega OP. więc sprawdźmy sobie jeszcze na i Tu wczoraj w ogóle ta Battle wisi. Na te 3000 dolarów. To są w ogóle za skrzynki. Diamondy za 200. No niestety tyle nie mamy. No i dobra. Dodajmy. Między 4 a 5. Nie 40, tylko między 4 a 5 dolarów. O. Dobra, czyli tak. Jest jeszcze widzę więcej skrzyń takich do 5 dolarów, ale my przetestowaliśmy te. W kolejnych odcinkach oczywiście postaramy się. Wszystkie przetestować. Dobra i dajmy jakąś jeszcze za 20 na koniec dorzućmy. Dolarków. Jest jakaś zarówno 20 jest Skalbon, więc dodajmy ją. I zagrajmy na 3 graczy, sprawdźmy co tu się ciekawego stanie jeszcze wydarzyć. No i czy zrobimy profit z tego odcinka, bo jeśli to przegramy to niestety nie dość, że skrzynki będą słabo... To jeszcze oczywiście case battle i stracimy ostatecznie wszystko, a tego bym nie chciał akurat Więc sprawdźmy jak dzisiaj nasze szczęście od rana Bo dzisiaj naprawdę mega wcześnie to nagrywam, jest 9.25, dawno tak o tej godzinie nie nagrywałem filmu I może to przez to jest spowodowane, że tak ziewam No i jak widzicie leci, z poleciała Factory new awp elite build Niestety nie dla nas Ale sprawdźmy, może jeszcze to odbijemy, tak? To wszystko się może wydarzyć, pamiętajmy ale no, z takimi dropami jak teraz będzie o to ciężko. No, MK Nightmare mogła do nas wlecieć, 7 dolarów zawsze. A na razie jesteśmy na ostatnim miejscu. I nie wiem czy jesteśmy w stanie to odbić. Ostatnie szanse, Riptide COLLECTION. Myślałem, że to jest inny skin, a nie AWP POP niestety. Aha. I czemu nam nie może polecieć? A teraz ładnie nam oddało, bo 15 dolarów z tej skrzynki. Oj, oj, to jest drogie. 8 dolarów, myślałem, że więcej, szczerze. Teraz dla nas bardzo ładnie. No i jest jeszcze szansa to nadrobić. Mam jeszcze 6 skrzyni, ostatnia jest mega droga. Porównajmy do tych, co teraz otwieram, bo te są po 5 dolarów, a ta jest 4 razy więcej warta, ale czy ona odda? To jest też pytanie ciekawe. 30 do 25 dolarów różnicy jest między nami. Więc jeden dobry drop i to mamy. No już teraz 30 dolarów różnicy, więc wszystko się szybko zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Proszę! Wygrajmy to ostatecznie. No ten Digielek mógł do nas spaść i byśmy byli już naprawdę mega blisko Dwie ostatnie szanse na sukces. Ostatnia w tym momencie, coś by musiało polecić konkretnego za 30 dolarów, jak nie więcej. Proszę! No i niestety dla niego leci. Ale i tak byśmy to jego nie odrobili, bo poleciał za 15 dolarów. Niestety, jak widzicie, trzykrotny profit goście sobie zaliczy. No i co? Dzięki za oglądanie. Nie zawsze się udaje. Pamiętajcie, że oczywiście tu są szanse 50 na 50. Albo się uda, albo się nie uda. Nie ma tu żadnych ustawień, że ja za każdym razem wygrywam, jak widzicie wszystko jest jak najbardziej legitnie ze strony HellCase'a nie ma żadnego tutaj podkręconych dropów, jak to niektórzy by mi y, pisali na live streamach, że mam podkręcone drop, bo wszystkie case battle wygrywam, jak widzicie nie wygrywam pokazuję realia, raz wygrywam, raz przegrywam, wszystko w zależności od szczęścia, tak, a ja zapraszam oczywiście do konkursu mojego, który jest w opisie do wygrania jest oczywiście ta koza skrzyneczka oraz oczywiście goodknife lore, który był we stawce więc naprawdę zachęcam co mogę powiedzieć więcej, przetestujemy w kolejnych odcinkach i skrzyki do 5 dolarów, trochę które będą mniej warte niż 5, no i zobaczymy, która ostatecznie okaże się najlepsza. Aktualnie myślę, że skręczka, która to była, Kingwin, ma naprawdę dobre predyspozycje na to, że będzie oczywiście wiele lepiej lecieć, ale no my niestety nie mieliśmy aż takiego szczęścia. No i co? Otwórzmy sobie jeszcze, póki mamy 19 tysięcy punktów, wykorzystajmy sobie to I otwórzmy 4 skrzyneczkę szok Czemu by nie? 15 tysięcy punktów, bo jak widzicie Te punkty się zdobywa za otwieranie skrzynek Trochę ich nazbierałem i zobaczyłam, a AWP Elite Bill, Phantom Disruptor i Lidet Glass Załączną łączną wartość 24 dolarów, dostaje to oczywiście za darmo, więc myślę, że Jak najlepszy No lepiej by nie mogło Chociaż zawsze mogło być lepiej, ale no po prostu Chodzi mi w głównie o to, że za darmo to lepiej być się mogło, no bo nie wiem, czy jesteście w stanie na jakiejś stronie dostać za darmo 100 złotych. Ale dobra, nie będę się kłócił, może ktoś ma inne zdanie. Tutaj też jeszcze coś poleciało ciekawego, bo te Mki chyba są dużo warte konwerter, czy jednak nie? Nie, nie są. Mamy 27 dolarów, więc na koniec dam jeszcze jakąś kiesbatelkę sobie, żeby stestować 27.50. No to dajmy sobie na te kinguiny, w sumie, dajmy jeszcze. Dajmy im jedną szansę, dajmy cztery i za osiem dolarów coś dorzućmy. Hmm. To mi nie stać. PGS, nie wiem co to jest za skrzynka, cztery graczy, tak na koniec. Pięć skrzyneczek szybkich i będziemy kończyć ten odcinek, no bo po co przedłużać Wam to oglądanie. Myślę, że i tak jak najbardziej git wyszedł. No i sprawdźcie, może jeszcze coś jesteśmy w stanie ugrać odbić się w jakikolwiek sposób chociaż na to jest mała szansa, ale zobaczmy 3.80, na razie jesteśmy jako trzeci pod względem pieniążków ojojoj, tutaj SG Cyrex ładnie oddało niestety teraz jeszcze tutaj oko ćmy chyba, czy jakoś tak to się wymawia, no i uwaga mało brakło i łącznie zganięty 76 dolarów. Byłem obok, ale miałem praktycznie najmniej. No i co? Dzięki za oglądanie. Dzisiaj szczęście na mnie dopisało. Trzymajcie się w następnych odcinkach. Liczę, że się odbijemy. Do następnego. Hej. Owocnych profitów oczywiście jeszcze skodem kodem życzę. Na razie.